10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! I wyruszyli na trasę biegacze 5. PKO Białystok półmaraton oraz biegu na 5 km. Życzymy wszystkim udanego biegu, powodzenia trasy i spotykamy się z niektórymi nieco wcześniej, z niektórymi nieco później. Jak emocje przed startem i jaki dystans pan biegnie? Połóweczkę, półmaratonik. Jak zwykle, staram się o koronkę zdobyć, już trzeci półmaraton w tym roku. Także no, stres jest zawsze, no zawsze jest. Adrenalinka rośnie, jest wtedy bardzo. No, życie w człowieka wstępuje. Jest naprawdę cudowna atmosfera, tym bardziej biegnę pierwszy raz, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Ludzie są bardzo otwarci, weseli. Super. Wyjątkowo, świetne miejsce, świetna pogoda, będzie na pewno super. Jaki dystans państwo biegną? Półmaraton. Dobra, życzymy powodzenia. Dziękujemy. Półmaraton biegnę. Półmaraton, mój drugi do korony, trzeci w życiu. Jak przygotowania? Przygotowania dobrze, treningi 3 razy w tygodniu, w miarę możliwości, zawody przeważnie weekendowo też, także. A jest stres? Stres? Nie, oczywiście nie, ja się zawsze bawię bieganiem, ja nie biegam na życiówki, biegam dla zabawy. My oczywiście pokonujemy dystans półmaratoński, wszystko dopisało, wczoraj troszkę pozwiedzaliśmy, nie tylko Białystok, ale również region tutaj powiatu białystockiego, także jesteśmy bardzo zadowoleni z całej tutaj otoczki, atmosfery. Bardzo nam tutaj dobrze przyjechaliśmy spod Poznania, także pozdrawiamy wszystkich Wielkopolan, którzy dzisiaj też biegną w Białymstoku. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz biegnę półmaraton. Emocje są niesamowite, mam nadzieję, że ukończę go w zakładanym czasie. Ponadto założyłem się z kolegą o butelkę Jacka Danielsa, w związku z tym jest motywacja ogromna. Dystans oczywiście półmaraton, tak jak już wspomniałem. A jak przygotowania do tego półmaratonu? No, przygotowania były bardzo krótkie, bo trwały tylko 4 tygodnie. Intensywne. Także mam nadzieję, że uda mi się go ukończyć, nie złapiąc kontuzji. Będę miał zdrowie przy tym, tak, i dużo siły. Ale super, mam nadzieję, że z racji, że to jest mój pierwszy start, się wkręcę w to i na pewno nie będzie to ostatni start. Wspaniale się czuję, dziękuję bardzo. Nie liczę na dobry wynik oprócz tego, żeby dobiec. Byłem tu oczywiście na zwiedzaniu swego czasu, bardzo fajne. Miasto piękne, przyjazne dla turystów, blisko Supraśl, w którym też byłem, także jest fajnie. No, pierwszy raz 5 km, ale za rok myślę, że dam radę w półmaratonie. W każdym razie będę się starać. Fantastycznie, jak zawsze w tym mieście. Białystok moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych miast, jeżeli chodzi o bieganie, ma najfajniejszą organizację, świetny półmaraton. Każdy powinien tutaj pobiec, przynajmniej raz. A każdy, kto pobiegnie, to na pewno wie, będzie tu wracał. A jakie plany na półmaraton? Zając, 2:10. Biegniemy równym tempem zresztą. 6:10 i spróbujemy jak największą ilość zainteresowanych doprowadzić na tą godzinę, na którą sobie wybrali.